Wycinanie poszkodowanych z wraków aut to zadanie wymagające nie lada kunsztu i niemal chirurgicznej precyzji. W Jastrzębiu-Zdroju obarczone dodatkowym stresem, bo strażacy robili to dziś na oczach jurorów. W zawodach ratownictwa technicznego bierze udział 10 strażackich drużyn z całego województwa śląskiego. Dodatkowo odbywają się zawody o charakterze ogólnopolskim z udziałem strażaków z Czech. Sprawdziliśmy, jakie umiejętności są wymagane i o czym strażacy muszą pamiętać nie tylko podczas zawodów. Karolina Komada. Wypadek, dwa samochody i zakleszczony w jednym z nich pasażer. Liczą się każde sekundy. Tym razem to tylko ćwiczenia, a raczej zadanie w ogólnopolskich zawodach strażaków. Startuje 10 drużyn z terenu kraju i jedna drużyna występuje gościnnie. To jest drużyna z Republiki Czeskiej. Jeżeli chodzi o zawody wojewódzkie, startuje 9 drużyn z terenu województwa śląskiego. To są reprezentanci komend miejskich, powiatowych, straży pożarnej. Wszystkie drużyny mają tylko jeden cel – uratować poszkodowanego. Zawody odwzorowują to, z czym spotykamy się na co dzień. Mowa tutaj jest oczywiście o wypadkach na drogach, czyli szeroko rozumianym ratownictwie technicznym. Strażacy mają za zadanie po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenić sytuację, podjąć zamiar taktyczny i doprowadzić do tego, aby osobę, która znajduje się w środku samochodu, ewakuować, udzielić jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Teoretycznie strażakiem może zostać każdy. W praktyce trzeba jednak sprostać wielu wymaganiom. W tej pracy liczy się odporność na stres, współpraca, bo działać trzeba szybko i często w różnych sytuacjach, oraz bezpieczeństwo. I właśnie te elementy są oceniane przez sędziów. Taki ratownik musi być osłonięty, ma mieć hełm, ma mieć okulary, ma mieć rękawice. Rękawiczki jednorazowe, co jest bardzo ważne. Ten poszkodowany musi być w samochodzie już zabezpieczony. Możemy w samochodzie zrobić gamę działań, na przykład możemy założyć opatrunki na krwotoki, możemy dać tlen. Natomiast po wyjęciu z samochodu musi zrobić dokładne badanie urazowe, ocenić zagrożenia życia, no i później przekazywać to wszystko zespołowi ratownictwa medycznego. Zawody to dobra okazja, żeby porównać się do innych zespołów oraz sprawdzić nowinki technologiczne. Jednak emocje towarzyszące zawodom różnią się od tych, które są obecne podczas prawdziwych działań strażaków. Przede wszystkim jest to adrenalina, bo każde zdarzenie jest inne i trzeba dostosować swoje umiejętności do panujących warunków i trzeba pomimo tej adrenaliny trzymać nerwy na wodzy i skrupulatnie robić wszystko to, czego nas nauczono wraz z doświadczeniem, które nabyliśmy będąc w służbie. Dziś w Jastrzębiu strażacy nie tylko sprawdzali swoje umiejętności. W czasie zawodów odbyła się zbiórka krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi działających przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.